14 tysięcy kilometrów od Torunia na wyspie Króla Jerzego w Antarktyce znajduje się polska stacja imienia Henryka Arctowskiego. Wybitnego geografa, geologa, geofizyka, profesor Arctowski zajmował się również meteorologią i klimatologią. Nazwa tej stacji wzięła się z faktu, że profesor Arctowski był pierwszym Polakiem w Antarktyce. Wspólnie z Antonim Bolesławem Dobrowolskim, jego asystentem, uczestniczył w belgijskiej wyprawie do Antarktyki w latach 1897-1899. Henryk Arctowski urodził się w rodzinie Arctów w Warszawie, ale w 1871 roku, czyli 150 lat temu. Były to czasy, kiedy Polska jeszcze nie istniała na mapach Europy, czasy zaborów. Rodzina Arctów przeniosła się na Kujawy i Henryk Arctowski uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu. Ze względu na liczne represje władz pruskich, rodzina Arctów przeniosła się do Belgii, do Liège, gdzie Arctowski ukończył szkołę średnią, a następnie podjął studia. Studiował geologię, krystalografię, także geografię. Po krótkich studiach w Liège przeniósł się do Paryża, gdzie studiował w renomowanej uczelni, jaką jest Sorbona. Po studiach wrócił do Belgii, gdzie spotkał Adriana de Gerlache, kapitana, który otrzymał zlecenie od rządu belgijskiego zorganizowania wyprawy antarktycznej. Ze składek społecznych zakupiono statek, który nazwano Belzika. Niewielki żaglowiec o długości około 30 metrów i wyporności 240 ton, wyposażony w silnik parowy. Ten statek z Europy, z Antwerpii, dopłynął na krańce Ameryki Południowej, na ziemię ognistą, gdzie Arctowski prowadził badania geologiczne, zebrał okruchy skał. Następnie statek pokonał cieśninę Drake'a, napotkał bardzo silny sztorm, także jeden z marynarzy wypadł za burtę i utonął. Była to wyprawa iście międzynarodowa, ponieważ oprócz Belgów uczestniczyli w niej Norwegowie z Roaldem Amundsenem, który kilkanaście lat później wsławił się tym, że dotarł jako pierwszy człowiek do bieguna południowego. Był również Amerykanin Frederick Cook, który był lekarzem na wyprawie. Niestety Cook nie wsławił się tutaj chwalebnie, ponieważ ogłosił się pierwszym zdobywcą bieguna północnego na drugim krańcu naszej planety. Okazało się to nieprawdą. Był także zoolog z Rumunii. Ta międzynarodowa wyprawa przepłynęła właśnie wzdłuż zachodnich wybrzeży Półwyspu Antarktycznego, prowadząc liczne badania. I Arctowski po porównaniu skał z Ameryki Południowej i z Półwyspu stwierdził, że są to podobne okazy i stwierdził, że góry Półwyspu Antarktycznego są przedłużeniem Andów i zaproponował nazwę Andów Antarktycznych. Niestety ta nazwa się nie przyjęła, ale jego pomysł był tutaj jak najbardziej słuszny, co potwierdzili późniejsi geologowie. Wyprawa popłynęła bardzo daleko na południe, aż do wyspy Aleksandra. Niestety w drodze powrotnej otoczyły statek lody i ten statek marzł na długie miesiące. Wyprawa nie była przygotowana na zimowanie właśnie w tych trudnych warunkach. Szybko zaczęło brakować żywności, kończyło się także paliwo, ale dzięki polowaniu na foki, pingwiny i inne zwierzęta udało się przetrwać tą długą zimę. W czasie tej zimy Arctowski wspólnie z Dobrowolskim prowadzili badania meteorologiczne i uzyskali pierwszą serię meteorologiczną właśnie z rejonu Antarktyki, co było wielkim sukcesem naukowym. Na wiosnę wydawałoby się, że lody odpuszczą i statek bezpiecznie wróci do portu, ale tak się nie stało. Mijały tygodnie, mijały miesiące, a statek był ciągle uwięziony w lodzie. Jednego dnia pak lodowy został pokruszony przez sztorm i do otwartych wód oceanicznych zostało zaledwie kilkaset metrów. Wycieńczona po długim zimowaniu załoga, jeden z członków wyprawy zmarł na szkorbut,
postanowiła wykuć kanał w lodzie, żeby uwolnić ten statek. I gdy ten kanał już był prawie gotowy, nagle przyszedł silny wiatr i zamknął te lody, także statek był ponownie uwięziony, ale kolejne sztormy w końcu uwolniły właśnie Belgikę i udało się wrócić do Europy. Arcowski po powrocie na kontynent znalazł zatrudnienie początkowo w Belgii, a następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, ponieważ poznał żonę właśnie z Ameryki i tam prowadził dalej intensywne badania naukowe. Między innymi był propagatorem badań polarnych, popłynął na Spitsbergen, na Lofoty i ta idea właśnie badań polarnych została potem zaszczepiona wśród polskich naukowców. Arcowski uczestniczył aktywnie w traktacie wersalskim, kiedy Polska ważyły się losy polskich granic, w ogóle istnienia naszego kraju. I między innymi wspólnie z Eugeniuszem Romerem, wybitnym kartografem, przedstawili atlas rozmieszczenia ludności polskiej. Ten atlas był podstawą do wydzielenia granic naszego kraju. Także było to jego wielkie osiągnięcie. Lobbował, jakbyśmy współcześnie powiedzieli, za utworzeniem naszego kraju w kręgach amerykańskich. Po uzyskaniu niepodległości Arcowski uzyskał nawet nominację na ministra w ówczesnym rządzie, ale wolał się zająć nauką i co ciekawe, zamiast Warszawy wybrał Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Tam objął katedrę meteorologii i geofizyki, która szybko przekształciła się w instytut. Zatrudnił młodych, zdolnych ludzi, którzy podjęli właśnie jego trud badawczy. Tuż przed wojną odbywał się kongres geograficzny w Waszyngtonie. Arcowski pojechał do Stanów Zjednoczonych, wojna go tam zastała i niestety już do kraju nie wrócił. W Stanach Zjednoczonych dalej prowadził swoje badania. Zmarł w 1958 roku właśnie w Waszyngtonie, ale zażyczył sobie, żeby jego prochy, jego żony zostały sprowadzone do Polski, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie możemy znaleźć jego mogiłę. Był to wybitny profesor, który wyszkolił wielu geografów, wielu naukowców, którzy te idee polarne przynieśli dalej właśnie w świat. Między innymi byli to profesor Jan, profesor Kosiba, którzy dotarli do Wrocławia po zmianach granic. I właśnie we Wrocławiu jednym z uczniów profesora Kosiby był profesor Gabriel Wójcik, profesor Uniwersytetu Toruńskiego, którego ja jestem wychowankiem. Ta idea polarna rozwinęła się w Toruniu i obok mamy właśnie toruńską stację polarną na Spitsbergenie, która działa od 1975 roku. Praktycznie już od 20 lat, każdego lata docierają tam toruńskie wyprawy. W tym roku była 51. wyprawa polarna. Dzięki Arcowskiemu mamy opracowaną metodykę pomiarów właśnie lodowców, pomiarów meteorologicznych i rozwijają się badania nie tylko na Spitsbergenie, ale także na Grenlandii i na Antarktydzie. Ja miałem szczęście, okazję być na stacji imienia Henryka Arcowskiego. Zimowałem w 1996 roku. Spędziłem na tej stacji 13 miesięcy. I w głównym holu tej stacji jest portret właśnie Henryka Arcowskiego, patrona właśnie tego obiektu badawczego. Sama idea prowadzenia badań właśnie w Antarktyce powstała w latach 70. XX wieku, kiedy to w Polsce zaczął się kryzys ekonomiczny i między innymi brakowało żywności. Już od czasów Arcowskiego wiedziano, że wody antarktyczne obfitują w dużą ilość kryla. Można tutaj polować na wieloryby, łowić dużo ryb. I polskie ówczesne władze postanowiły wysłać flotę rybacką na Ocean Południowy i brakowało takiej bazy logistycznej, gdzie byłyby zbiorniki paliwa, nawet szpital. I udało się tą ideę połączyć właśnie z badaniami naukowymi. Wybrano największą wyspę Shetlandów Południowych, czyli wyspę Króla Jerzego. W 1977 roku rozpoczęła się budowa stacji
I ta stacja działa nieprzerwanie do dzisiaj. W stacji na zimę zostaje około 10 osób, jest to głównie ekipa techniczna oraz tak zwane stałe monitoringi, czyli monitoring meteorologiczny, hydrologiczny, geofizyczny. Natomiast latem prowadzone są bardzo szczegółowe badania, dzięki którym wiemy, jakie zmiany środowiskowe występują w rejonie Półwyspu Antarktycznego. Okazuje się, że temperatura właśnie na zachodnim wybrzeżu Półwyspu wzrosła w ciągu ostatnich 40-50 lat o prawie 5 stopni Celsjusza. Jest to olbrzymia zmiana. W efekcie następuje bardzo szybkie cofanie się lodowców na tym terenie, nawet 30 metrów rocznie. Wycofują się także lody morskie na południe. W efekcie unikalny ekosystem, który tutaj występuje, spotykamy oczywiście pingwiny, także foki, z których największe są słonie morskie, spotykamy stada wielorybów, muszą przenieść się na południe. Te zmiany są tak szybkie, że wiele gatunków po prostu nie radzi sobie z tymi trudnymi warunkami, jakie tu występują. Stacja Arctowskiego pełni bardzo ważną funkcję, jest ambasadorem naszego kraju, ponieważ w ten rejon przypływają liczni turyści właśnie z rejonu z Argentyny czy też Chile. Co roku mamy około 4000 wizyt i wszyscy dziwią się, jak taki kraj, może mało znany na świecie jak Polska, posiada tak wspaniałą stację daleko na południu. To, że powiewa flaga właśnie wśród lodowców, polska flaga wśród lodowców, na pewno jest dla nas powodem do dumy. Zawdzięczamy to oczywiście Arctowskiemu i Antoniemu Dobrowolskiemu, który właśnie mu towarzyszył. Ta idea polarna w ciągu tych 100 lat ponad rozwinęła się bardzo istotnie. Polska jest członkiem Układu Antarktycznego, organizacji, która właśnie tutaj zarządza tym terenem, organizuje badania naukowe. I dzięki temu możemy właśnie wysyłać młodych ludzi ze szkół, także studentów do badań na daleką północ, na przykład w naszej stacji arktycznej na Spitsbergenie uczestniczy od 2 do 3 studentów każdego roku. Również stażyści docierają na stację Arctowskiego i jest to powód do dumy. Imieniem Arctowskiego nazwano liczne obiekty geograficzne. Mamy pasmo górskie Arctowskiego, górę Arctowskiego na Półwyspie Antarktycznym. Podobnie jest tam Zatoka Arctowskiego. Natomiast na Spitsbergenie też Polacy nazwali jeden z wyższych szczytów górą Arctowskiego. W naszym regionie uhonorowano tą wybitną postać imieniami szkół. Między innymi mamy szkołę podstawową nr 28 w Toruniu oraz technikum w Inowrocławiu.